Szanowni Państwo, jako ćwiczenie możemy sobie wyliczyć wartości funkcji trygonometrycznych dla jakiegoś wybranego kąta trzeciej ćwiartki układów współrzędnych. Kąty trzeciej ćwiartki są to kąty większe od 180 stopni, a mniejsze od 270 stopni. Tak? To jest trzecia ćwiartka, większe niż 180 stopni, dwa kąty proste, mniejsze niż trzy kąty proste, czyli 270 stopni. Powiedzmy, że weźmiemy sobie jakiś łatwy kąt, 240 stopni. 240 stopni to jest mniej więcej coś takiego. Zatem interesuje nas kąt o pierwszym ramieniu, które pokrywa się z osią odciętych i drugim ramieniu w tym miejscu, czyli kąt taki. 240 stopni. W przybliżeniu rzecz jasna rysunek nie jest bardzo precyzyjny, ale też nie o to chodzi. Zatem, proszę Państwa, wybierzmy sobie punkt P. Powiedzmy, że jego współrzędne to będzie XP, YP. Na razie piszę litery. Za chwileczkę będziemy coś konkretniej wiedzieli o tym punkcie P. Przypomnijmy wzory na funkcje trygonometryczne kąta dowolnego. Sinus. Nazwijmy nasz kąt, powiedzmy, gamma. Trzecia litera alfabetu greckiego na trzecią ćwiartkę w sam raz pasuje. Sinus gamma to jest YP przez R. Cosinus gamma to jest XP przez R. Tangens gamma to jest YP przez XP. I cotangens gamma to jest XP przez YP. Oczywiście, kiedy piszę R, to mam na myśli odległość punktu P od początku układu, która wyraża się znanym wzorem wynikającym z stwierdzenia Pitagorasa. No proszę Państwa, żeby zatem wyliczyć wartości tej funkcji trygonometrycznej dla tego konkretnego kąta gamma, 240 stopni, nie jakiegoś tam abstrakcyjnego, nie wiadomo jakiego, konkretny, 240 stopni, taki, a nie inny, no to potrzebuję znaleźć jakiś punkt P leżący na tej prostej. Jak to zrobić? Można to robić różnie. Możemy na przykład zrobić tak. Zauważmy, że ten kąt to jest kąt półpełny, 180 stopni, zatem odtąd dotąd zostaje jeszcze 60 stopni. Prawda? Możemy się umówić, dajmy na to, że punkt P będzie leżał w odległości 5 od początku układu. Długość tego odcinka to jest 5. Możemy następnie umówić się tak, że narysujemy sobie jakiś trójkąt, w którym punkt P będzie jednym z wierzchołków. Po co to robię? Po to, żeby znaleźć jego współrzędne. Zobaczcie Państwo, w zasadzie powiedzieliśmy sobie, że aby liczyć, czy zdefiniować funkcje trygonometryczne dla kąta dowolnego, odchodzimy od rysowania trójkątów prostokątnych. Nie jest to, jak widać, tak do końca prawda. Te trójkąty prostokątne jednak cały czas gdzieś nam się będą pojawiać tutaj, jeżeli będziemy chcieli liczyć dla konkretnej wartości tych funkcji trygonometrycznych. Więc wprawdzie w definicji funkcji trygonometrycznych tego trójkąta nie ma, ale jednak na tym obrazku on się gdzieś pojawi. Powiedzmy, że narysujemy sobie taki trójkąt. O, wezmę ciemnozieloną kredę. W tym trójkącie mamy kąt 60 stopni, ten kąt to jest ten kąt, no to ten kąt to jest 30 stopni. Aha, to ten trójkąt prostokątny jest połową trójkąta równobocznego. Skoro tak, to ten odcinek jest bokiem trójkąta równobocznego, ten odcinek jest połową drugiego boku, zatem ma długość 5 drugich, a ten odcinek jest wysokością tego trójkąta równobocznego, zatem ma długość 5 pi razków z 3 przez 2. Co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że w naszym konkretnym przypadku punkt P ma współrzędne XP to jest długość tego odcinka, 5 drugich, ale ze znakiem minus, ponieważ punkt P leży po lewej stronie od osi rzędnych, zatem to jest minus 5 drugich. Jego rzędna, to będzie 5 pirasków z 3 przez 2, ale znowu, ponieważ jesteśmy poniżej osi odciętych, to jest to minus 5 pirasków z 3 przez 2. Y pewno się minus 5 pirasków z 3 przez 2.
A R, czyli odległość, którą mógłbym oczywiście wyliczyć z twierdzenia Pitagorasa, mając X, P, Y, P, korzystając z tego wzoru, ale mam to już napisane, to jest po prostu 5. Zatem, proszę Państwa, mam wszystkie dane potrzebne mi do tych wzorów. No to liczymy. Sinus 240 stopni to jest YP przez R, czyli minus pierwiastek z 3 przez 2. Kosinus 240 stopni to jest XP do R, minus 5 drugich przez 5, czyli minus 1 druga. Tangens 240 stopni to jest YP przez XP. To podzielone przez to. Albo jak kto woli, sinus przez kosinus. To jest oczywiście to samo. Zauważmy, że tutaj dwa minusy się znoszą wzajemnie. Tak? Mamy minus 5 drugich przez... minus 5 pierwiastków z 3 przez 2 przez minus 5 drugich. Tak? No to jest po prostu pierwiastek z 3. I kotangens 240 stopni oczywiście. Tak? Mógłbym oczywiście użyć miary łukowej, ale wypisałem to w stopniach w tym przypadku. Minus 5 drugich przez minus 5 pierwiastków z 3 przez 2. Czyli po skróceniu, usunięciu niewymierności z mianownika zostaje pierwiastek z 3 przez 3. Zatem, jak widzimy, jeżeli kąt nie jest ostry, funkcje trygonometryczne nie muszą być wszystkie dodatnie. W tym przypadku sinus i kosinus są ujemne, tangens i kotangens dodatnie, ale to nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, skoro niektóre współrzędne punktu P, jeżeli jesteśmy w różnych ćwiartkach, w tym przypadku nawet obie w trzeciej ćwiartce są ujemne. I tym sposobem, proszę Państwa, byliśmy w stanie wyliczyć wartości funkcji trygonometrycznych wszystkich czterech dla kąta 240 stopni. Można by tak zrobić i polecam Państwu takie ćwiczenie, żeby wybrać inny punkt. Punkt Q, odległy od początku układu nie o 5, a o 10, 20, 3, cokolwiek. Oczywiście odpowiednio zmienią się jego współrzędne, zmieni się to R, ale okaże się, że wszystkie wartości funkcji trygonometrycznej zostaną te same. Powiedzieliśmy sobie o tym wcześniej. Wartości funkcji trygonometrycznych zależą tylko od tego, jaki jest kąt. Ten kąt w tym przypadku. Nie od tego, gdzie ten punkt P na półprostej OP dokładnie wybierzemy. To wszystko na razie. Dziękuję bardzo.